Co jest? Jakiś taki wielki koleś. Hop. O, pięknie. Co tam, koleś? Mamy jakieś dziecko, czy to jest zabawka? No i upadł, no i... No i co? Brakuje ci baterii! Ej, taka bateria jest droga, koleś, wiesz? Naprawdę. To jest taka ala 9-woltowa u nas. O, tu możemy zejść. Ala 9-woltowa u nas. Ona kosztuje 12 zł, jakiś Energizer, czy... A Duracell to już nie mówię, prawie 20 chyba. Kupowałem ostatnio do markera. Gdzie mam iść? Góry chyba. Kupowałem ostatnio do markera i naprawdę to jest troszeczkę drogie. Dobra, no to nie wiem, dajmy temu dziadusiowi olej. Masz, dziadek, ciesz się. Proszę. No i co, zdjąłeś sobie bandaż? No patrzcie, nawet przysiady robi. No. Dostaliśmy coś. Kojarzy mi się to. Już wiem. Ha. To był ten salon gier. Tam był chyba nad drzwiami taki szyld, taki świecący. No tu dalej to sowa, pod napięciem płot. Tak, widzicie. I tutaj jest coś do włożenia, czyli trzeba włożyć ten kupon chyba. Dzień dobry. Nawiętnie. Jest, salon gier. Fantastycznie. Dobra, sprawdźmy pierwsze stanowisko. I co? Dupa nie działa, tak? Mam jakiś rowerek. Dźwignia. Dobra, wskakuj na rowerek. I co? Aha, mogę kręcić, tak? No, fajnie. A, i ta wskazówka się kręci, znaczy... A, to jest tworzenie tego... prądu! Energia mechaniczna zamienia się na elektryczną. Równowaga w przyrodzie musi być. Zasada zachowania energii i tak dalej, i tak dalej. Aha, czyli już nam się chyba odblokował... Bo się zapaliła lampka, już nam się odblokował pierwszy... chciałem powiedzieć dystrybutor. Co tu mamy? No co? Ja chciałem grać! Omek. A, no i proszę, normalnie teraz, normalnie to jest gra click and point, prawda? Czy point and click, to się w sumie nazywa. Ale tutaj możemy sterować właśnie w tych gierkach prawo-lewo. I strzelamy spacją, także to bardzo ułatwia. No gdzie mi tu uciekasz? Bardzo ułatwia sprawę. Pamiętacie te gry? Kurczę, jak ktoś pamięta, to hit. Ja takie lubiałem właśnie. To były gry, które były trudne, które były nie do przejścia praktycznie. I zbijało się te, kurcze, ludki z góry, żeby mieć jak najwięcej punktów i pochwalić się przed kolegami. Ło, ile to punktów zdobyłem. Na przykład gra chyba Chicken Invaders, czy... Nie wiem, już nie pamiętam, gdzie... No i mi uciekł. Jakoś tak była taka gra, nie? Co? O, ciu. I te kury znosiły jajka. Tutaj mamy, widzicie, jakieś glutki nam lecą. Ale to nic. Mam nadzieję, że nie zginę jeszcze raz. Nie wiem, czym zapłaciłem, czy mam jakieś ilość żyć tutaj, czy co? Bo musimy... Aha. No. Jest napisane, że 1000 punktów to jest 1 dolar. No, ale na szczęście szybciej strzelamy niż w pierwszej rundzie. Powinno szybko pójść. Pstryk, 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 panowie. Idziemy do domu. Ja chcę już 1 dolara. No, jeszcze tamten statek w ogóle nie wiem, ile daje punktów, ale na pewno dużo, bo on tylko tak przez chwilę miga. Oni powinni być trudniejsi, więcej strzelać, a tylko
No to, no ta zabawa. Rozwalę ich szybko. Ho, 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 ho. No co strzelasz, co strzelasz? Dziękuję. Ja chcę tysiaka. Tego pana zastrzeliłem. I jeszcze tutaj. Patrzcie, ruszają się. Nie ruszajcie się na boki! Oni przelatują te pociski. Jest, zbiłem tego na górze. I jeszcze ten, i jeszcze trochę. No, 97, 1003, 1007, 1017 i koniec. I wypadł mi pieniążek. Fantastycznie. Bierę go. Dziękuję. No i co mamy? Aha. Już widzę, co trzeba zrobić. Trzeba przełączyć wajchę na dół. No i weź jeszcze raz na rowerek. Opa. No i kręcimy mały. Nie ma opier... Jak to mówi hardkorowy koksu. A teraz to mówi każdy. I chyba mamy... Kurczę, aż mi się monitor trzęsie. I chyba mamy następne zasilanie. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Hop. Robociku. O, co to ma być? Aha. Tą kropeczką musimy trafić do... tego? Aha. I do tego większego, czyli musimy... A to białe, to co to jest? Tak, tak... Muszę pomyśleć. Aj! Jakbym dał tak... Aj no... Tak... Tak... No ale ja teraz stąd nie wyjdę. Oż bycie... Tak... O, jest. A tutaj co znowu? Czyli ja muszę włożyć to mniejsze czerwone w większe czerwone i dopiero mi się otworzy żółta bramka, ale nie muszę wchodzić z tymi czerwonymi obwódkami tam koniecznie. Czyli mogę samą niebieską kropką. Nie mam pojęcia zbytnio, jak to zrobić. Tak nie, bo się zablokuje. Tak nie. Tak nie, no kurde. Wszędzie jak cokolwiek nie zrobię, to będę zablokowany. No to to odsuń. Tak. Tak. Kurczę, no. No ale to z kolei mi to czerwone tu przeszkadza. I to bardzo. No. Tego czerwonego nie przesunę. Uja. Tak. No nie, no tu jestem z kolei też zablokowany. Ja pierniczę. Może tak? Zaraz. No nie. Kurde. Bele. No i co? No i wyszedłem. Jestem w punkcie wyjścia. Uch. Dobra, wiecie co? Pomyślę, jak to zrobić. I wam już dam gotową odpowiedź, żeby tutaj nie błądzić za dużo. Dobra. No to jeszcze raz podchodzimy do tego. Mam tutaj na karteczce gdzieś zapisane. Powiem wam, że z kartki jest trudno, znaczy na kartkę jest bardzo długo zapisywać i z kartki bardzo długo przyjdzie odczytywanie tego wszystkiego.
Mam nadzieję, że damy radę sprawnie. No co dopiero jakbym miał to kurczę nagrywać, jak ja długo się z tym męczę, dajmy na to. Dobra, to było na tyle. Teraz są gorsze sprawy. Tak. Żebym się nie pomylił. Bo jak się pomylę, to trzeba będzie od nowa. Tutaj. Nie tak. Chyba tak, o. Oczywiście mogłem na bas grać tu tak, że wow, nic nie będę wiedział. Tak. Tak. Aha, no i teraz to przenosimy do góry, na wyższy pokład. Tak. I że niby co? Aha, na dół. Jest. Musieliśmy po prostu tą białą przenieść na drugą stronę. I teraz ostatnia plansza. Tu już jest... One są coraz większe, jak zauważyliście. Tak. Mhm. Teraz pytanie. Ja mam tu wejść? Tak. Tu. Teraz do końca. Znowu tu. No i się pogubiłem. I pupa. Nie mam pojęcia dokąd mam. Chyba, że... Zaraz tak. No, coś mi tu nie pasi. Zaraz. Muszę pomyśleć. Kurczę! Ajajajajajajaj. Och. Dobra, jeszcze raz. Zaraz tak. Najgłupsza chyba, najgorsza, o może tak, najgorsza zagadka w tej grze, jak do tej pory, jest naprawdę ohydna. O Jezus. Tak. No dobrze, jadę. No i co, i teraz wracamy. Aha, a widzicie, najpierw trzeba to przesunąć, a później dopiero się zabrać za to. Tak? No widzicie, znowu nie wiem. A, tak, bierzemy to tutaj, na górny pokład i już koniec, nareszcie. Uch. Dziękuję za pieniążka, dawaj pieniążka i nie gadaj. Dziękuję. No, mamy dwa pieniążki jeszcze. A, jeszcze ty trzeba przesunąć tą wajchę na dół. Wajchę. W sumie tak się mówi czasami, nie? No i możemy kręcić. Kręć. Dajesz! No. Nie przestawaj, bo spadnę. Oho. No to żeś pokręcił. Weź zobacz, co jest. Działa na pewno. No, tak myślałem. Dobra. Jedne co chciał na razie ktoś chciał coś od nas, tak? To ten duży strażnik na górze. On chciał od nas baterie. Tak? A tutaj właśnie jest dystrybutor na baterie, które można kupić za pieniążki, które teraz wygraliśmy najprawdopodobniej. Zaraz zobaczymy.